Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie, dokładnie z miejsca naszych codziennych spotkań z moimi uczniami klasy pierwszej B, których bardzo gorąco pozdrawiam. A moim zadaniem dzisiaj jest przeczytanie dla Was opowiadania pod tytułem Wiśniowa historia Ireny Landau. Posłuchajcie. Dziadek Felicjan i babcia Krysia mają przyjaciół, którzy mają działkę, a na tej działce rosną drzewka wiśniowe i śliwy, jabłonki i grusze. Latem był ogromny urodzaj, więc przyjaciółka babci przytaszczyła 3 siaty wiśni i głośno sapiąc postawiła je w kuchni. Jedną na stole, a 2 na podłodze. – Elżbieto! – zawołała babcia i złapała się za głowę. – Zlituj się, co ja mam z tym zrobić? – Jak to co? – Konfitury, dżemy, kompoty. Pani Ela ciężko usiadła na stołku. I daj mi pić, bo umieram z pragnienia. Ale ja nie mam czasu na robienie przetworów i w ogóle. Żadne w ogóle. Felek ci pomoże. I okazało się, że dziadek od razu zaczął pomagać, bo kiedy wszedł do kuchni, wdepnął w jedną siatkę. Poślizgnął się i rozgniótł ze 100 wiśni, więc babci od razu ubyło pracy. Za to musiała dziadkowi rozetrzeć ramię, bo huknął się o szafkę. – Wszystko przeze mnie – martwiła się pani Ela. – Nie szkodzi – pocieszył ją dziadek. – Za to w domu będą pyszności. – Pamiętam, jak moja mama robiła przetwory. Zaraz wezmę się do drylowania. A ty, Krysiu, zejdź do sklepu i kup 3 kilo cukru. Babcia ze zdziwienia otworzyła szeroko oczy. Nie wiedziałam, że ty się na tym znasz. Ja się na wszystkim znam, odpowiedział dumnie dziadek. Po czym zaczął wsypywać wiśnie do zlewo zmywaka. No i zaczęło się. Dziadek zawołał Dorotkę i razem drylowali i drylowali, wyjmowali pestki, wrzucali je do zlewu, wiśnie wkładali do dużej misy, a potem do drugiej misy, a niektóre do ust. Było tych wiśni na początku bardzo dużo, po spróbowaniu trochę mniej, a kiedy przyszedł pan hydraulik, żeby odetkać zapchany pestkami zlew, babcia podarowała mu ostatnią siatkę pełną czerwonych kulek i powiedziała, że i tak wiśni starczy na całe lata i możliwe, że te konfitury przydadzą się na weselu Dorotki. Ale do ślubu było jeszcze bardzo daleko, a na razie Dorotkę rozbolał brzuch. – Kto to widział? – gniewała się babcia. – Żeby zjeść tyle owoców i to kwaśnych. Nie wstyd ci? Ważny z ciebie lekarz. – Nie jestem doktorem od wiśni – wystękał dziadek, który też nie czuł się dobrze. Daj mi coś i nie krzycz. I babcia dała lekarstwo i wnuczce, i dziadkowi. Owoce trochę postały w wekach, a potem cała rodzina zajadała na śniadanie konfitury z wiśni, na obiad kompot z wiśni, a na kolację naleśniki z dżemem wiśniowym. Aż pewnego dnia babcia otworzyła spiżarkę i zawołała – Hej, ludzie, co się stało ze słoikami? Zostały tylko 3. Przecież już nie mogliśmy tego jeść, burknął dziadek. Zaniosłem wszystko do przychodni. Po każdym wyrwaniu zęba daję pacjentowi słoiczek na pocieszenie. Jedna pani poprosiła mnie nawet, żebym jej wyrwał jeszcze 2 zdrowe zęby, bo przepada za konfiturami. I co, dziadku, wyrwałeś? A jak myślisz? Dorota myślała, że dziadek żartuje, bo takiej niemądrej pani chyba nie ma na świecie. I tak się skończyła wiśniowa historia. Babcia była bardzo zadowolona, bo nie lubi robić przetworów, a wiśni ma już dosyć na całe życie. Dobrze zrobiłeś, pochwaliła super dziadka i poszła otworzyć, bo ktoś zadzwonił do drzwi. To przyszła pani Elżbieta z 4 wypchanymi siatami. – Śliwki mi obrodziły jak nigdy – powiedziała. – To ci przyniosłam. Zrobisz powidła, coś wspaniałego, kompoty, dżemy. Będziesz miała tego na parę lat. Babcia z hukiem usiadła na krześle, a dziadek powiedział – Krysiu, może byś poszła po cukier, a my tu będziemy z Dorotką usuwać pestki ze śliwek.
Tylko nie syp ich do zlewo zmywaka, jęknęła babcia i poszła do sklepu. Chcesz śliweczkę? Zapytał dziadek Dorotę. Jedną, bo znów nas brzuchy rozbolą. I Dorota zjadła 5, a może 10 śliweczek. Potem poszła spać, a dziadek całą noc pomagał babci. Takich powideł Dorota jeszcze nigdy nie jadła, bo dziadek umiał je robić, nauczył się od prababci. Dziadek po prostu potrafi zrobić wszystko. Odbierać komórkowe telefony też umie, więc kiedy zadzwoniła komórka, przyłożył ją do ucha, a potem poszedł do babci, która razem z Dorotką oglądała telewizję. Przepraszam, że wam przeszkadzam, westchnął, ale mam niedobrą wiadomość. Co się stało? Przestraszyła się babcia. Dzwoniła Elżbieta. Okazuje się, że nie obrodziły jej ani gruszki, ani jabłka. Jakieś robale się przywlokły, nie wiem dokładnie jakie. Ledwo starczy dla jej rodziny, więc niestety nic nam nie przyniesie. Biedna Elżbieta, powiedziała babcia. Ale Dorocie się wydawało, że wcale się nie zmartwiła i nawet zatańczyła z dziadkiem walczyka z figurami. Dziwne, prawda? Dziękuję bardzo i do zobaczenia.